Agnieszko, a dlaczego najczęściej dochodzi do rozwodów? Statystyki mówią, że jest to zdrada bądź różnica charakterów. Według mojego doświadczenia oczywiście różnica charakterów i zdrada są takie ewidentne rzeczy i są to powody, ale rzeczy, o których się może mniej mówi publicznie, to jest to, co się dzieje w czterech ścianach, co nie wychodzi poza ten dom. To jest taki, ja to nazywam takim nasz własny, prywatny obóz koncentracyjny, czyli przemoc. Przemoc, która do tego jeszcze jest zamknięta milczeniem, czyli nie mówimy o tym, przemoc psychiczna w dużej części, bo przemoc fizyczna jest prosta. Możemy zrobić abdukcję, wszyscy o tym wiemy, nie można bić się nawzajem, więc to powiedzmy, że jeszcze świadomość jest dość szeroka. Natomiast wielokrotnie w dużej części kobiety, ale nie tylko, czasami jest odwrotna sytuacja, kobiety żyją w bardzo przemocowych związkach, nawet sobie specjalnie nie zdając tego sprawy, że te codzienne awantury, ograniczenie pieniędzy, pretensje, ciche dni, że to jest bardzo duża przemoc psychiczna. A jak w takim razie uświadomić sobie taką sytuację, w której się znajdujemy? Można ją sobie uświadomić samemu, że jest mi niewygodnie, tak? No muszę coś z tym zrobić, ale jeżeli osoba, która doświadcza przemocy psychicznej, spotka się z jakimkolwiek specjalistą, to dość szybko się dowie, że jest poddana przemocy psychicznej w domu. No mamy tutaj niebieską kartę i ta karta, można ją założyć w przypadku sytuacji przemocowych, czyli w momencie, kiedy mieszka się z osobą, która stosuje przemoc. Tak samo dotyczy to przemocy psychicznej, jak przemocy fizycznej. Trudniej jest troszeczkę udowodnić tą przemoc psychiczną, więc w każdej sytuacji należy zabezpieczyć dowody. Jakie dowody mogą być przy przemocy tej słownej takiej w stosunku do nas psychicznej? No zawsze dowodem jest świadek. Jeżeli ktoś był świadkiem takiej sytuacji, jest to dowód, może zeznawać. Dowodem, który jest, można powiedzieć, nie do podważenia, są to nagrania. Nagrania audio, wideo, bo często świadkiem albo nie ma w ogóle świadków, albo świadkiem są tylko i wyłącznie dzieci, to często małe, gdzie no, ciągnięcie tych dzieci do sądu jest zupełnie... nie powinno mieć nigdy miejsca. Czyli same nagrania audio i wideo są wystarczające? Nie muszę informować tej drugiej strony, że uwaga, teraz będę nagrywać, jak na mnie krzyczysz. No słuchaj, no jesteś u siebie we własnym domu, dbasz o własne bezpieczeństwo. Jakie zachowania możemy uznać za przemocowe? Mówię tutaj o przemocy psychicznej. No pomijając oczywiście jakieś awantury, ubliżania, to wszystkie sytuacje, w której ten drugi współmałżonek pomniejsza nasze poczucie własnej wartości, wpływa na to, że gorzej się czujemy, czyli na przykład ty jesteś brzydka, jesteś gruba, to są rzeczy, które no, ta kobieta może w to dość szybko uwierzyć i obniża jej się ten poziom poczucia własnej wartości. Nie jesteś nic warta, nikt ci oczywiście nie zatrudni. To są tego rodzaju sytuacje. No i one bardzo ograniczają potem, żeby zrobić ten krok i się wyzwolić z tej sytuacji. Więc specjalista, który powie, możesz to zrobić, stać cię na to, wszystko jest z tobą w porządku. Naprawdę czasami po 2 godzinach konsultacji kobiety wychodzą odmienione. No wystarczy czasami to odrobinę wsparcia. I jeszcze do tego czasami wystarczy dowiedzieć się, że to nie jest jedyny dom, gdzie się to dzieje. Kobiety czasami mają takie poczucie, że żadna inna kobieta nie doświadcza takiej sytuacji, że to tylko mnie mogło spotkać i ona siedzi w domu, nie dzieli się tym, nie mówi, bo wstyd, bo co, jak można się tym podzielić. W momencie, kiedy wyjdzie, złamie to milczenie i zacznie o tym mówić, to jest pierwszy krok, żeby to zamknąć. Ale wiesz, co jest w tym takiego bardzo trudnego? Bardzo często te osoby, które stosują przemoc psychiczną wobec swojego partnera, na zewnątrz są ideałami. No oczywiście, że tak. To bardzo często, tym bardziej, że ten współmałżonek, który doświadcza, gdzie jest ofiarą tej przemocy psychicznej, jeszcze podtrzymuje tą fikcyjność idealnego związku. Nie, właśnie nie mówiąc o tym, że jest inaczej, czyli tak jest cudownie. Jesteśmy wspaniałym małżeństwem. Bo przecież nikt mi nie uwierzy, że on do mnie w sypialni mówi takie okropne rzeczy. No stąd zabezpieczenie dowodów jest pierwszą rzeczą, którą trzeba zrobić, nawet jeżeli nie chcemy się rozwodzić, ale niech to będzie. Najczęściej jest to kwestia później dochodzenia alimentów na byłego współmałżonka, tego, który nie był winny. Wspomniałaś, że w waszym zespole jest psycholog, psychiatra, ale również
Detektyw. Tak. I do czego taki detektyw się przydaje? Często są sytuacje, w których przychodzą kobiety i mówią, no ona nie wie, ona nie jest pewna, no ale to chyba niemożliwe. A z drugiej strony słyszę, że bardzo pan już teraz pilnuje swojego telefonu, że się inaczej ubiera, że się częściej myje, że zmienił godziny, o których wraca do domu. No dla mnie, jako osoby zewnętrznej, jest to ewidentne, że jest jakaś osoba trzecia, która, dla której panu się chce bardziej starać niż dla żony. I to jest moment, kiedy warto by było to sprawdzić. Czy wynajęcie takiego prywatnego detektywa to jest bardzo duży koszt, na który musimy się przygotować? Jeżeli skończy się to orzeczeniem o winie wyłącznej drugiej strony i alimentami dla osoby niewinnej, to ten koszt się zwraca w 100%. Poza tym nie zawsze jest to szukanie zdrady. Czasami jest to na przykład ustalenie standardu życia. Jeżeli osoba jest, powiedzmy, w miarę zamożna, ale w sądzie przedstawia się jako osobę, która nic nie posiada, nie stać ją na nic, no i nie może żadnych płacić alimentów, wtedy taki detektyw może pomóc nam ustalić standard życia, a co do zasady alimenty dla dzieci mają wyrównać standard życia rodziców i dzieci. Rozmawiałyśmy o tym, dlaczego dochodzi do rozwodów, ale czy zdarza się, że pojawia się trzecia osoba, ta przysłowiowa teściowa, chociaż to pewnie nie zawsze jest teściowa, która przychodzi i zaczyna mącić w małżeństwie. Tak, i to jest dość częsty problem, ponieważ każda osoba trzecia, nie mówię tutaj o zdradzie, tylko o osobie, która jest, chce być pomocna, czyli za blisko jest, za bardzo chce decydować, za bardzo się wtrąca. Często są to rodzice którejś ze stron. Może to wywołać olbrzymi konflikt w małżeństwie i doprowadzić nawet do rozwodu. I co ty wtedy robisz? Wzywasz takich rodziców na dywanik? Niestety z reguły jest już za późno i już się nic nie da zrobić, bo są to konflikty, które narastają o latami. Często zaczynają się jeszcze przed ślubem, na etapie planowania ślubu. Mhm. Czyli zaborczy rodzice po prostu. Tak, nieodcięte pępowiny, tak. Jak trzymać te osoby trzecie na odpowiedni i zdrowy dystans, żeby jednak nie doprowadzić do sytuacji rozwodowej? Odpowiedź jest banalnie prosta, ale bardzo trudna do wprowadzenia. Należy stawiać granice. Należy stawiać granice i no, jeżeli jednak chcę tworzyć małżeństwo i rodzinę z moim współmałżonkiem, no to jego zdanie i ta relacja jest dla mnie najważniejsza. Natomiast mimo, że jest to taka prosta odpowiedź, to czasami bardzo trudno ją wprowadzić, ponieważ to są rzeczy, które często wynikają z dzieciństwa i jeżeli jest trudno stawiać te granice, to naprawdę doradzam terapię.